Dzień dobry. Ja jestem Dziki, a my jesteśmy Dziki. Dzień dobry. Siema. Witamy na naszym filmie, który nakręciliśmy z okazji tego, że wytrzymaliśmy już rok na YouTubie, albo może raczej wy z nami. Tak. I chcieliśmy to jakoś tam trochę podsumować. Rok z życia na YouTubie kompletnych amatorów. No, więc wymyśliliśmy całe trzy pytania, które sobie zadamy. Najpierw powiemy, jak wygląda po roku nasz kanał w liczbach? Weź tu włącz. Jesteśmy przygotowani jak zwykle. Uzbieraliśmy nieco ponad 600 subów, nie wiem ile dokładnie. Zaraz wam powiem. No wiem ile jest dzisiaj, ale nie wiem ile będzie jak to opublikujemy. A, dobra. Może będzie mniej niż dzisiaj. No to na dzień dzisiejszy stan to 610. Ale liczymy tak. Na więcej. A będzie może coś około 600. Pokaż mi tutaj. Co? No, po tym na pewno polecam sobie. Chwila tutaj. To się wytnie. Przez ten czas uzyskaliśmy prawie 104 tysiące wyświetleń i oglądaliście nasze filmy przez 6 tysięcy godzin. Za co wam dziękujemy, tak. Bo to mogło być ciężkie. Czekaj. To się wszystko powycina. To łatwiej pokonam, to już zrobić. Co? To żebyś miał to kurwa gotowe. Ale z ciebie dzban. Czekaj, ja nie pamiętam, gdzie była ta statystyka w ogóle. Dobra, ona była gdzieś tu chyba. Nie ma jej tu. Dobra, ja to pamiętam. Mniej więcej. Statystycznie wyłączacie nasze filmy. 60% was wyłącza je po niecałych 30 sekundach. Także tych 60% już z nami tutaj nie ma. Papa. Jak to jest average view duration, czy 38? Tak, i średnio oglądacie z każdego filmu około 3,5 minuty, na niektórych nawet 2, także. To jest bardzo dużo. Musicie popracować nad swoją odpornością na ból. Tak. I jak to się mówi jeszcze? Że ktoś się nie umie skupić na dłużej? Co? Jajco. TikTok was zniszczył. Tak. Jeśli chodzi o wiek i płeć, to oglądają nas raczej kobiety. 55% to kobiety. Girls power, kurwa. A mężczyzn jest 44%, prawie 45%. Nie wiemy czemu, ale oglądają nas ludzie w poważnym wieku, którzy są nawet o troszkę starsi ode mnie. Ruda, uważaj tutaj teraz. Czyli mają pomiędzy 45 a 65 lat, teoretycznie. Co mnie trochę dziwi, bo w ogóle nie kierowaliśmy naszych filmów do takiej grupy wiekowej. Ale bardzo się cieszymy, że mamy takich odbiorców. Generalnie to oboje czujemy się bardzo młodo, jeżeli chodzi o nasz rozwój emocjonalny. Ja mam 3,5 roku, a Martynka ma 3 latka. No ale dzięki, oglądajcie dalej. Może kiedyś my też trochę dorośniemy, ale niezbyt wiele. To jeszcze ja chwilę pogadam głupoty, potem ty, a potem przejdziemy do pytań. A na końcu filmu będą naszym zdaniem najlepsze momenty z naszych wszystkich poprzednich filmów. Złożone bez ładu i składu do kupy. Na zdrówko, Adrianku, dziękuję. Założyliśmy ten kanał
dokładnie rok temu, czyli 14 lutego i nie pamiętam jak i dlaczego, a ty pamiętasz? Nie, ale pamiętam, że rozmawialiśmy o tym wcześniej, że założylibyśmy kanał, dlatego że chcemy pokazać, co robimy na Zadupiu, które jeszcze wtedy nie było Zadupiem. Tak, i chcieliśmy nagrywać w sumie tylko ogródek, ale potem nam się odmieniło i zaczęliśmy też nagrywać inne rzeczy. Tak. Ja myślę, że takim punktem kulminacyjnym było to, jak pojechaliśmy rozbierać tą szopkę. Altankę. I wtedy stwierdziliśmy, że byłoby warto nagrywać filmy po tym dniu. Że było to wystarczająco głupie i ciekawe. Tak. Ktoś tam pytał, dlaczego nasze filmy mają w tytule jak nie robić tego czy tamtego. My nie chcemy i nie aspirujemy do tego, żeby przekazać jakąś wiedzę, żeby czegoś was nauczyć albo pokazać wam jak to zrobić. My pokazujemy jak my coś robimy i najczęściej robimy to źle i byle jak, bo takie mamy standardy. A od instrukcji to są inni lepsi od nas, którzy posiadają większą wiedzę. No i generalnie takim głównym elementem naszych filmów, takim przewodnim, nie jest to, co robimy, tylko jesteśmy my sami, bo jesteśmy dwójką bardzo dziwnych ludzi i to jest to, co tutaj pokazujemy, jak dziwni ludzie robią rzeczy źle. Takie jest założenie i dlatego mamy po każdym filmie bardzo dużo unsubów, bo ludzie chyba nie są na to mentalnie gotowi. To jest jedna rzecz, a druga, którą chciałem powiedzieć, to, że już abstrahując od tego kanału, to uważam, że naszym największym osiągnięciem, takim, z którego najbardziej cieszę się, jest to, że nie wiem jakim cudem, ale wpadłem na założenie tej grupki i udało się stworzyć jakąś tam grupę youtuberów, którzy się wzajemnie wspierają i próbujemy robić wspólnie jakieś filmy i zaczyna to powoli coraz bardziej wychodzić. Na naszym wspólnym forum się zbytnio nie wyzywamy i obgadujemy tylko tych, których na tej grupie nie ma. Także no, jest to duży sukces, jak na polski YouTube, gdzie rzadko widuje się jakieś tam kolabo, to myślę, że tak, z tego jestem zadowolony. To się udało. Mhm. Ja też chciałam w sumie o tym powiedzieć, ale już właściwie wyczerpałeś temat. Ostrości na ciebie. Że ja też jestem bardzo zadowolona z tego, że mamy... Zawsze jest na twoją twarz, bez sensu. Że mamy... No uspokój się. Teraz jest na twoją. Że właśnie mamy tą grupkę, na której możemy się dzielić wszystkim, powiedzmy. Oprócz wiedzy, tak. I no, że stworzyła się taka fajna społeczność w sumie. Która funkcjonuje i która tak, no, w miarę, jak to słowo, regularnie ma ze sobą kontakt. Oprócz tych, którzy mają w dupie i nie wpadają. No tak, jasne, wiadomo. To wpadajcie częściej, bo was też obgadamy w końcu. Tak. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Mało i Średnio Znanych YouTuberów lub coś w tym guście, bo nie pamiętam dokładnie. I chodzi w niej o to, że żeby w naszym polskim, małym, smutnym jak pizda YouTube'ku było trochę weselej. I teraz dawaj te pytania. Dobra, czyli pierwsze pytanie jest takie... No ale tu się patrzy, czekaj. Pierwsze pytanie to jest takie, ile realnie myśleliśmy, że będziemy mieli subów po roku, a na ile mieliśmy nadzieję? To są pytania oczywiście, które ja wymyśliłem i zadajemy je sami sobie, także tak, ten profesjonalizm. Także ja myślałem, że jak naciłamy 100 osób w rok, to będzie tak realnie, tak, na tyle liczyłem, a nadzieję miałem na 1000, także jesteśmy gdzieś pomiędzy. Ja byłam bardziej optymistyczna, bo ja myślałam, że będziemy mieli tak około 400 w rok, z porywami do 500, a okazało się, że mamy ciut więcej mimo wszystko, no ale to 1000 subów byłoby fajnie mieć wkrótce, mówię do was teraz, nie bawię. Piszcie znajomym, nie żartuję.
I bardzo chcielibyśmy przy tej okazji podziękować za polecenie Kasi od Leśnych Ludków, tak, bo wtedy przybyło nam 80 w ciągu 2 dni i to jeszcze tak. To było wielkim zaskoczeniem, gdyż nie było nas wtedy na miejscu i zaczęły nam nagle rosnąć suby, a nie wiedzieliśmy w sumie skąd te suby zaczęły rosnąć i dopiero później zobaczyliśmy, że to dzięki Kaśce. Pozdrawiamy Kaśkę i całą rodzinkę tak przy okazji. Także więksi youtuberzy, polecajcie tych mniejszych. Tak. Oni nie są waszą konkurencją. I my też staramy się to robić, mimo że nie jesteśmy jacyś, tak, jacyś wielcy. Mimo że z naszych poleceń nikomu nie przybywa subów, zawsze przybywa jeden, który dajemy tak sami i to wszystko. No, ale lubimy to robić, bo to jest w sumie takie miłe i wraca potem. I mam nadzieję, że nie robimy wam więcej złego niż dobrego. Dobra. Że nie robimy wam przypachu. Dobra, drugie pytanie to jest, który był twój ulubiony film? Adrian, powiedz, jak się przygotowałeś dzisiaj? Adrian nie wie, jaki był nie, ulubiony nie. film. Mój ulubiony film? To film o studni. Nie, to był ten, jak montowałem Mausera. Nie wiem czemu, ale... Myślałam, że uzasadnisz to jakoś. Nie, po prostu podobywał mi się. Teraz ty. A moim ulubionym filmem jest ten film Garden in the Woods, czyli Ogród w lesie, który mieliśmy wypuścić, którego nie mieliśmy w ogóle wypuścić właściwie, ale go wypuściliśmy w końcu. To miał być film na konkurs, nie na konkurs, tylko na festiwal filmu w Krakowie w Macedonii, ale nie pojechaliśmy tam, no więc stwierdziliśmy, że puścimy ten film u nas na YouTubie i to jest w sumie takie fajne podsumowanie, nie wiem, taka fajna opowieść o naszym kanale. Martynka udawała, że jest Ramzejem i mnie przepytywała. Tak, ale w sumie wyszedł fajnie ten film. A ja w sumie to chciałbym też, mimo to, że nie uważam, że te filmy ze studnią są jakieś super, to i tak je lubię. Tam się mocno odpaliłem, jak robię coś związanego z budowlanką i poczuję smak i zapach betonu, to wtedy zawsze jest patologia. Także polecam. Mają mało wyświetleń, a chciałbym, żeby miały dużo. A ja w sumie też lubię te filmy z ogródka, co robiliśmy, one też są takie fajne i jest tam dużo koloru, dużo radości, jak coś zbieramy. Na przykład przypomniał mi się teraz ten film o ziemniakach i moich pierwszych wykopkach. To był, kurde, najlepszy dzień na świecie, jak macie te memy z prezydentem i on ma taką minę, taką i jest napis Best Day Ever, to byłam ja właśnie. Tak, Martynka z Wielkopolski pierwszy raz była na wykopkach i... No, nikt mnie nigdy nie zabrał na wykopki. Byłam raz na wycieczce na polu ze szkołą, ale wtedy byliśmy ogarniać buraki cukrowe. Także to był szał, a ziemniaków nigdy. Nigdy, ani nikt u mnie w rodzinie nie miał, ani nigdy nikt mnie nie zabrał. A wiem, że ludzie jeździli na takie imprezy. No. Co zrobisz? Pytanie numer 3. Poczekaj, który film myśleliśmy, że zadziała słabo, a zadziałał bardzo dobrze i odwrotnie? Tu nie jestem przygotowany. No, a ja się przygotowałam, więc ja myślałam, że słabo zadziała Ogródek Warzywny, sezon 2, część 1, jak nie prostować foliaka i plany na ten sezon. A okazało się, że dał nam ile subów? 12? Tak, wydaje mi się, że ludzie go oglądają, bo nie mają jeszcze co oglądać, a już by chcieli oglądać ogródek, a to tu jeszcze nie ma za bardzo co robić. Bo są spragnieni wiosny i ciepełka, tak, jak ja. I przez to, że nie mamy konkurencji, to oglądają nas. No, więc ja myślałam, że to będzie totalne dno, albo po prostu będzie się tak trzymał bardzo średnio, a jednak poszło mu całkiem w porządku. Okej, a ten film, który myślałam, że będzie słabo, a wyszedł dobrze... Nie, myślałam, że będzie dobrze, a wyszedł słabo, odwrotnie. To jest Ogródek Warzywny, część 37, podsumowanie sezonu. Zbieramy dynie, sadzimy zimowe cebule i czosnek. Liczyłam na to, że zbiór dyni przyciągnie więcej widzów i podsumowanie sezonu też. Mimo że Adrian wyzwał mnie, że nie jestem w ogóle przygotowana do robienia podsumowania sezonu. Nie byłaś. Cicho. Ale tak, nie no, film był na takie mocne 30%, ale nie siadł.
Nie potrafimy w stanie się często wstrzelić. Myślimy, że... Nie potrafimy w stanie się często... Dobra, to... Zapominam mówić. No ty bierzesz z kachy przykład. Kacha wylewa nasiona. No. Siałowi. Przestań. Już mnie jebała za to ostatnio. Dobra, to mi się wydawało, że lepiej zadziałają takie filmy, w których mimo to, że jestem trollem, to przynajmniej opiszę coś porządnie. Tak na przykład jak z tą studnią zrobiłem cały kosztorys i wypisałem, co trzeba kupić, żeby sobie taką studnię zrobić, ile co kosztuje, ile czego potrzeba, to wydaje mi się, że albo po prostu już jest takich filmów za dużo, albo ludzie, nie wiem, nie interesuje ich to. Mimo to, że tam nie robimy clickbaitowych miniaturek, a za to tytuły czasami, często, prawie zawsze robimy bezsensowne, to w opisie i tam w tagach jednak wpisuję to, co trzeba, ale to i tak nic nie przynosi. Także myślałem, że te filmy z budowy taniej szopki i z montowania tej pompy jakoś się przyjmą, ale się w ogóle nie przyjęły. A taki, który mnie zaskoczył w drugą stronę, to chyba właśnie ten z Mauserem. Nie mam pojęcia, czemu ludzie to oglądają, ale ma bardzo dużo wyświetleń, jak na nas. Jak Adrian Turda Mausera. Tak. Zamiast kulki kupy, jak żuczek gnojesz. Ślicznie. Coś jeszcze? Tak, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że podobał mi się konkurs nasz na największego ziemniora cebulę i pomidora, chociaż Hobyjno oszukiwała. Ale no to był taki zalążek w sumie, żeby ci youtuberzy ogrodniczy mniejsi gdzieś tam ze sobą zaczęli rywalizować i zaczęli też polecać swoje kanały w sumie. Więc w tym roku będzie następna edycja. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że to była fajna przygoda przez ten rok. Fajnie się to robiło. Przygoda. No tak, a nie? Nie. Mi się podobało. Nie no, jakbym się nie podobał, to bym tego nie robił. Czekaj, cięcie znowu. Musisz klaskać. Tak, bo ja wtedy zobaczę na tym, że było głośno coś. Dobra, to chyba na tyle. Nie będziemy was ściemniać. Cieszymy się, że wytrzymaliście z nami rok. Będziemy dalej robić te głupoty. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Teraz będą urywki, które naszym zdaniem są ok. Dzięki za ten rok i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na kolejny. Pa! Naura! Tu mamy pomidory, dynie, inne kwiaciory. Czy ty śpiewasz? A ja pokażę wam gaciory. Na melodię tej piosenki, o której myślę? Jakiej? Fera, coca, hash, LSD. Nie. Nie? A tak brzmiało. Nie spojrzały, hej. Przestań mi zakrywać twoje usta. Dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Tak go nie puścimy. Tak go nie puścimy. Miałam ci ja pieczeń, lecz ją zmarnowałam. Z pierwszego tłoczenia oleju nie miałam. Czy wiesz, czemu przestań? Nie śpiewam. Nie śpiewam. Nie. Ja zaśpiewałem. Ja też, ale się śmieję. To nie płacę na mnie. Nie mogę. Czy ty masz teksty włączone? Nie. Pokaż.
No dobra, dawaj. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje księżycową noc? I czemu coś tam ryś tak zęby szczerzy rad? Lepiej zaśpiewać. Czemu kupy Martynki tak strasznie jebią? Pierdol się, kurwa. Twoje też. No nie mówię, że moje nie, tylko że twoje tak. Bardzo ma żaba, jest sobie kebaba, przez telefon gada, ej, ej, ej. Tu pokaż. 14 zł za worek betonu. Chyba i tam wszystkich popierdoliło. Zwrócisz się. Każdy wie też, że nic nie wzmacnia betonu, tak jak gruz i puste butelki po browarach. Teraz to będzie B40, a nie B20. Tu atomówka pierdolnie, a ta pompa będzie stać. Chyba. To teraz. Expecto patronu! A jaki był ten śmiertelny? Ja nie wiem. Lejbolsa jeszcze było. Nie, było coś. To Hermiona mówiła. A dawa kedawa? A było, no. Jak to szło? No nie wiem, mam się sprawdzić. To zacznijmy na razie. Idziesz sobie, nie? Tu masz kurwa taką, nikt się niczego nie spodziewa. A woda kedawra! Nie było tego widać. No to jeszcze tak raz. No teraz. Idziesz sobie, idziesz, idziesz. A woda kedawra! I chuj kurwa, wszyscy zabici. Co robimy, kiedy nie chce nam się robić? Dobra, koniec. Weź ich jeszcze raz zaczaruj. Expecto patronum! Nie wiem, czy ja to dobrze mówię, potem Emil mi się spruje. Emil, nie prój się. On już nas nie ogląda. Chciałem się tylko upewnić, znaczy sprawdzić, czy 210 litrów to wystarczająca pojemność, żeby rozpuścić zwłoki. Chodzi na to, że tak na styk, ale lepiej jednak kupić 300. Kurwa. Ja pierdolę. Dzisiaj w planach są kolejne usprawnienia dotyczące mycia nóg, czyli dorzucenie tego. Mycia nóg? Wszyscy będą patrzeć, jak żujesz. Umiesz tak znikać rzeczy buzią? Mhm. Pozdrowienia z więzienia. Adrian został uwięziony. Nie. Za kratami. Nie. Tak. Wszyscy widzą. Są kraty, ty jesteś za kratami. Jesteś. I nie możesz wyjść teraz. A ty wejść. A ty wyjść. A ty wejść. Co pan robisz? Kamiania myję. Daj, daj kamiania. Pan żeś nigdy kamienia swojego nie mył? Jakiego pani chce? Czystego czy brudnego? Czystego. Zęboma pani złapie? Nie. To jak? Pośladkami.
szczotkami, to byś kurwa skruszyła, a skąd ja potem takie kamienie wezmę? Ty sobie uważaj. O, widzisz, kara. Kamerujesz to? No. Proszę, Laś. Już nagrywasz? Już mogę? Mogę sypać już? Nie, jeszcze nie, czekaj. Czekaj. Na co mi każesz czekać? No już. Ty kurde, wyrwałaś się. Mocne słowa jak na trzylatkę. Z bobaskowymi nóżkami. Przestań! Zaczęłaś się. Nagrywasz? Nie, teraz zatrzymam. To puść. A ty śmierdzisz. Nie, nie puść. Chcę stąd wyjść. Nagrywasz? Tak?